Czyli dzisiaj będzie jeżdżone. Jedziemy grandzić. Siema, siema, słuchajcie, jest sytuacja taka następująca. Po prostu gleba była na Willy. Beta rozczaskana tutaj właśnie. O, patrzcie, jest, ale jeszcze przykryta. Słuchajcie, dostałem od anonimowego widza kierownicę, bo ta stara nie dość, że się wykrzywiła, próbowaliśmy to coś z tym zrobić i po prostu pękła. I słuchajcie, jeszcze jedna taka ciekawostka. Wiecie co, znalazłem lusterka. A, tu kierownica, patrzcie, jest. Jeszcze nie rozpakowałem tego. Została przekazana moim kolegom od anonimowego widza. Dobra, ale wiecie co? Tak szperałem i wiecie co znalazłem? Lusterka. Ciekawe, to są oryginalne od Bety, ale ciekawe jak to będzie pasowało, jakbym je tak dynks tutaj założył. Nie wiem, trochę głupio będzie, ale zobaczymy, przymierzę, jak już i tak będę robił. Dobra, rozpakuję tą kierownicę, zobaczymy co to jest i co, no będzie jazda po prostu, no bo 2 tygodnie już nie jeździłem od tamtej gleby, nie? Lecimy. Że anonimowy widzu, dziękuję ci za kierownicę. Nie spodziewałem się. Chodź tu, co to za cudo? I czy w ogóle będzie pasowała? No tego to jeszcze nie wiem. Kurde, mi się wydaje, że to jest chyba nowa kierownica. Dawaj ją tu. Kurde, powiem wam, że kozacka. Teraz to wygląda jak ryczący bawuł, nie? Ty, może tak bym sobie założył, nie? Ty, no tak to jeszcze nikt nie miał kierownicy założonej. Na razie mam zrobioną kierownicę na opaski. Chłopaki mówią, kurde, jaraz, tylko nie wyrywaj. Tylko nie wyrywaj. A tablicę naprostujemy kiedy indziej. Na następny odcinek. No bo to lusterko to jest kozackie, nie? Rowerowe. 5 zł. Czy ona będzie... No to będzie to samo. No trochę... Trochę jest tutaj. Manetkę będę miał bliżej. Czyli będzie ją trzeba tak... O, będzie wyższa, poczekaj. Tak. Ciutkę powinna być wyżej. Dobrze będzie. Kurde, jak to pasuje, te czerwone do... Nie no, kurde. Kozak, panie. O, tutaj została jeszcze strzała. Tu mam na te dynksanie zrobione. Radzie mi zrobił. No to co, klucze, lecimy. Rozbrajamy wszystko. Handbary. Hamulec. Sprzęgło. Dobra. No, okierę mam już rozebraną. No niestety to musi odejść na razie. Lusterka jeszcze nie rozkręcam, bo będę chciał, założę na próbę tamte. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. No, tylko teraz jeszcze ściągnąć manetkę. No i co? Zakładamy nową. Powiem wam, jak na przykład kiedyś, nie, jak miałem 350 Husqvarnę, to wiecie na początku ile razy ja przestawiałem tą kierownicę. No, normalnie codziennie grzebałem z kluczami i trochę tu przestawiałem, trochę tu, trochę tam. No i potem jeździłem, czy to mi pasuje, czy nie. Kurde, powiem wam, że to trwało chyba 3 miesiące. A patrzcie, tutaj jest porównanie, jedna kierownica do drugiej. Ta poprzednia w oryginale jest, mi się wydaje, o 2 cm szersza, ale ta będzie wyższa. Czyli można powiedzieć, że jak dla mnie na Willy, no ta będzie lepsza. A generalnie tutaj szerokości są zachowane, tutaj 2,86 przy mocowaniu, tutaj 22. Nie, no ładna ta kierownica, to będzie wszystko pasowało. Ale tak też kozacko to wygląda, nie? Ja bym tak zostawił.
No powiem wam, że to zaczyna wyglądać kozacko, nie? Tak, kurde, powiem wam szlachetnie. Nie, no jest dobrze, jest dobrze. Czyli co, dozbrajamy super Monciaka. Czyli dzisiaj będzie jeżdżone! Oby gleby nie było. Trzymajcie kciuki. No, na początku to będzie trochę głupio, nie? Bo wszystkie ustawienia są zmienione. I teraz kwestia tego, czy ja się przyzwyczaję, czy będę musiał sobie coś tam poprawiać. Ale znając życie, na pewno będę musiał poprawiać. No ale dzisiaj będzie pierwsza jazda, także na tym filmiku jeszcze. No i zobaczymy, jak to na koło będzie teraz szło, czy będzie mi lepiej z tą wyższą kierownicą. Mi się wydaje, że będzie naprawdę stanowczo lepiej. Dozbrojona cała kierownica, powiem, no bez tego to tak trochę głupio. Czyli ładna tryta, tutaj muszę to jeszcze tutaj powiązać. No i tak to wygląda. A z przodu to tak nie widać, nie? Że ona jest czerwona i tutaj to wszystko jak przyjdzie, no to trochę widać, trochę widać. No całe szczęście nie ma miejsca na te lusterka, ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz została mi do zrobienia. No tutaj nie wcisnę ich, ale to nawet i dobrze, bo są po prostu, no, obciachowe. Obciachowe. A kierownica co? No na pamiątkę, a jak? Czyli to lusterko musi tutaj wejść. Nie, no jeszcze to. Żeby to jakoś chociaż wyglądało, nie? Wszystko porobione, maszyna odpalona. Nic tylko jeździć, czyli co? Wypróbować teraz ustawienia tej kierownicy. Będziemy grandzić. Zauważyliście, na początku vloga byłem jakoś jeszcze uczesany. Jak już maszyna odpaliła, to już coś tutaj się dzieje. I grandzimy. Nie grandzi ten kapuś. No i na końcu chciałem podziękować widzowi anonimowemu za kierownicę, piękny prezent. Gdzie nas? Enduro, supermoto. Trzeba grandzić. Nigdy się nie, nigdy, pamiętajcie, żeby nigdy nie dorosnąć. A na koniec zapytam, jak się wam ta kierownica podoba w ogóle? Ja to jestem ciekawy efektu końcowego, nie? Po prostu jak to będzie tutaj na koło wchodziło. Trzymajcie kciuki. Elo, hejos. No, ja już gotowy do testowania nowej kierownicy. Wezmę ze sobą klucze, żeby w razie czego sobie coś tam poprzestawiać, jak nie będzie pasowało. To co? Tymczasem... Muszę ją przybliżyć do siebie trochę. Za bardzo ją oddaliłem od siebie. Wrócić do ustawień takie, jakie były wcześniej.
nigdy nie lubię grzebać przy kierownicy, kurde. Jak 3 lata się jeździ na jednej tej samej kierownicy z jednymi ustawieniami, to potem tak jakoś jest głupio, nie wiem czy też tak macie czy nie, ale... A to co, to jeszcze ode mnie coś mi wypadło, czy jak? Nie, to nie moje. Na pewno. W ogóle też, no jest ona trochę inna, jest wyższa, nie? Troszkę ją podniosłem. A nic, najwyżej trzeba będzie się wjeździć. Jeszcze te klamki opuszczę i to wszystko. I więcej już nic tutaj nie grzebie. Trzeba się po prostu przyzwyczaić, wjeździć. W ogóle kto wie, czy te klamki mi się też nie pokrzywiły trochę. Najlepiej to by zweryfikowało enduro. Jazda enduro. No dobra. Teraz tak, to jest coś podobnego. Nawet jak taki głupi zakręt robię, nie, to czuję. Wcześniej słabo było, teraz jest lepiej. To już jest bliżej, no naprawdę, to już jest coś podobnego co miałem, nie? Już nic nie grzebie, tak zostawiam. No, to jest to. No, kurde, w końcu. A chociaż nie, to nie było za długo grzebanie, pamiętam kiedyś się więcej bawiłem, nie? Także wróciłem do ustawień poprzedniej kierownicy, choć ta jest troszkę wyższa, no jest okej. No powiem wam, generalnie u mnie wyrywanie to polega na wyrywaniu z kompresji, nie? A
drugie miejsce to ma dopiero gaz. I całe sprzęgło. No jeszcze krótki wypad na miasto, kierownica przypasiła, dzięki za kierę wielkie, nie spodziewałem się w ogóle czegoś takiego. Ja to zanim bym zamówił tą kierownicę, to pewnie jeszcze na tej połamanej bym jeździł. No i co, no i bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Bynajmniej z mojej tu perspektywy. Tak to nie widać, że ona jest czerwona tak z daleka. Jest tutaj uzbrojona we wszystko. Także z daleka, o nie, no tutaj trochę widać. Przypasowało, teraz to jakieś dodatki czerwone. Końcówka tutaj hamulca, to można tarcz, tą osłonę dać na czerwoną. Tu już węże, widzicie, mam silikonowe czerwone, także wszystko pomału zaczyna pasować. No tych opon z kostką na przód to jeszcze mam sporo, także nie będę tutaj szosówki zakładał na razie. Ale cokolwiek będę zmieniał, czy gripy, czy jakieś, nie wiem, śrubki, osłonki, to wszystko w czerwień pójdzie. O kurde, ale by mnie wystraszył. A co on myśli, że tam jest droga? Chyba mu się walło. Chyba, że Polną chce jechać. Ja pierdzielę. Pojechał Polną. Bez kitu. Nie, na wrotkę walnie. Tam nie ma przejazdu. Ale jaja. Nie no, jedzie dalej. Na pewno testuje nowy samochód. Oczy, klocki. Tą nakrętkę na ośkę, podnóżki, patrzcie ile tutaj jest do zmiany, tu końcówka do dźwigni, skrzyni biegu, wszystko tu można pozmieniać. Powoli się stanie takim supermoto. Dobra, cięcie, jadę na miasto. Ale z tego miejsca muszę wam powiedzieć, kurde, ubierajcie się chłopaki, jak chcecie jeździć na kole, czy cokolwiek, nie wiem, jakieś ewolucje robić, czy uczyć się enduro, czy cokolwiek, no tak jak ja na przykład na asfalcie, no to no, ochraniacze, no to jest podstawa, no kurde, powiem wam, żeby nie te ochraniacze na kolana, to zobaczcie, co by było z moim kolanem, nie? Tak samo buzer, tak samo kask, tak samo jakieś buty. W moim przypadku no to są rowerowe buty, ale zdały egzamin, no. Zdały. Tu trochę się powyrywało, coś tutaj nie za bardzo wyglądają, ale ochroniły, nie? No i to kurde, nie? Tu góra, to tam mi się nic nie stało, nie? Ale najgorsze to tutaj kolano i stopy, nie? Dobra, no to lecimy na miasto. Tu jeszcze zauważyłem, że no niestety, ale lampa tutaj nie trzyma się, no trzeba coś z tym zrobić, muszę przykleić na razie. Nieraz pamiętam, jak przesyłaliście mi filmiki ze swojej jazdy na kole i z gleb,
kurde, powiem wam, nie widziałem tam ochraniaczy ani, jedynie co widziałem kask. No strasznie głupio tak się wywalić bez ochrony. Pierdziele, ale będzie krążył. Bez celu jeździ. Uwielbiam wieczorem po mieście pojeździć, nie? A zwłaszcza tak spokojne miasto jak to.